Hej kochani, pytaliście mnie w zasadzie, co kupiłam na ostatnich przecenach kosmetycznych i pokażę wam właśnie, co zakupiłam sobie. Stwierdziłam, że postawię na polską markę i tym razem wybrałam markę Provoke dr. Irena Eris, serię matową. Bo jak wiecie, ja kocham matowe pomadki, natomiast cena taka standardowa to jest 65 zł, więc całkiem dużo, więc czekałam do przecen. Tutaj kupiłam całą serię i mam, wow, ile ich jest? 8 pomadek. Pokażę wam, o tak, kolory. I zaraz sobie zrobimy zbliżenie i przetestuję wszystkie. Szminki są produkowane w Polsce i zaraz wam przeczytam, co tutaj obiecuje producent. Pomadka z wysoką koncentracją pigmentów dla zapewnienia... Pomadka z wysoką koncentracją pigmentów dla zapewnienia głębokich, trwałych odcieni, które utrzymują się do 5 godzin. Formuła odporna na ścieranie i rozmazywania bez wysuszania ust. Duża zawartość składników odżywczych i nawilżających zapewnia ustom właściwą pielęgnację ochrony. Kremowo-matowy efekt makijażu ust, mocne krycie. To, co kocham, słuchajcie, żeby się długo trzymało, żeby było matowo i żeby było kremowo, to lubię najbardziej. Kolory mnie zdziwiły, bo tutaj jest mało takich typowych nudziaków, są bardziej kolory żywe, ale chciałam tą pomadkę już przetestować, bo po prostu kiedyś widziałam bardzo dobre recenzje. Także zaczynamy od pierwszego numeru. Stwierdziłam, że, wiecie, poszłam do sklepu, zobaczyłam kolory, stwierdziłam, że pewnie ze 2-3 mi się podobają, ale jak już mam robić film i mam tutaj dla was zrobić swatche, to kupiłam wszystkie do tego filmu specjalnie, także zaczynam od pierwszego, który jest czerwony. Zwykle, wiecie, pierwsze kolory są jakieś tam bardziej blade, a tutaj mamy czerwień, także robię zbliżenie. No dobrze, jestem z bliska, kolor 600, ja zaraz sobie jeszcze zobaczę, już nie pamiętam, w sklepie oglądałam te pomadki, nie pamiętam, jak one wyglądają. Pakowanie wygląda tak, srebrne. A, i zamyka się na magnes, to uwielbiam po prostu. To mają wszystkie pomadki Estée Lauder, takie lepsze marki. No ale tutaj płacimy sporo za tą szminkę, więc... Fajnie, że jest taka bardziej luksusowa. Flamenco Red 600 Real Matte Lipstick. Zobaczymy, czy będzie Flamenco Red. Naprawdę piękna, pięknie wygląda na ustach. Cudowny kolor. Kojarzy mi się troszkę ze szminką z MAC-a, natomiast kolor jest taki, że widzicie, widzieliście już po jednym przejechaniu, jest kolor. Natomiast nie jest w 100% matowa. Tutaj jestem zawiedziona wykończeniem. Myślałam, że będzie takie kredowe, matowe. Jakoś tak, jak testowałam w sklepie, może te próbki były bardziej wyschnięte, wydawało mi się, że to jest taki tępy mat, taka właśnie kreda, którą ja bardzo lubię, ale nie, to jest taki bardziej krem, tutaj nie mamy w 100% matowej pomadki. Lecimy z kolejnym kolorem, bo jest tu ich trochę. 601, nazywa się Divas Red i nie wygląda na red tutaj w opakowaniu. Napiszcie mi przy okazji, co kupiłyście na przecenach ostatnich, bo i super farmie HB, i chyba Natura też miała przeceny. Dajcie znać, co kupiłyście, co udało wam się upolować. Oj, troszkę mi się ręka tu umsknęła. Dobra, trochę wyjechałam za krawędź, ale nie zwracajcie uwagi, mamy kolor wina. Przepiękny kolor, wieczorowy, bardzo elegancki. Gdyby to był 100% mat, będę musiała na to położyć ten produkt Smashboxa, żeby był taki, wiecie, właśnie mat, ale pomadka, moim zdaniem, jest wykończenie kremowe, nie matowe. Albo satyna, ale nie, dla mnie bardziej kremowe. Piękny kolor. Kolejna pomadka to 602 i nazywa się Pink Princess, czyli ja. Jestem Pink Princess, właśnie, dokładnie. To jest po prostu i moja nazwa, i mój kolor. O, jaki kolor. I ten mi się właśnie w sklepie spodobał. O, już się ciężej nakłada, tu już mam mat. No i to, czego chciałam, to jest prawdziwy mat, słuchajcie. Tutaj jest inna formuła niż tutaj wcześniej. Mamy prawdziwy mat, czyli ten kredowy. Jest to kolor, który bardzo mi się podoba. Jest sztuczny. Jest to kolor bardzo sztuczny, ale mi się bardzo podoba. Naprawdę cudny kolor, taki właśnie kredowy, matowy. Ale też się dobrze nakładało. Widzę w kamerze, że się trochę błyszczy, ale jest rzeczywiście bardziej matowy niż te poprzednie. Śliczny kolor, bardzo mi się podoba. To jest po prostu, aż się podjarałam po prostu tym kolorem. Lecimy dalej. 603 nazywa się Passion Rouge i jest to ciemniejszy fiolet, ciemniejszy róż z tego co widzę. Też ładne się wydaje, ale usta już mam obolałe po tych trzech pomadkach. Jesteśmy dopiero w połowie. On na początku się rozsmarowuje jak mat, a później się tak, wiecie, pod wpływem ciepła tak się robi bardziej kremowy. Chociaż wolałabym, żeby został matowy. Wiecie, co mi się podoba w tych pomadkach? Że w ogóle nie mają drobinek. Nie mają drobinek i właśnie są takie eleganckie bardziej. Bardzo ładny kolor. Nie wiem, co sądzicie. Mi się bardzo podoba. 603 również uroczy kolor. Może moje usta są zawsze zmasakrowane po tych testach.
604 nazywa się Coral Dream i tutaj po etykiecie wydaje się, że będzie czerwony, ale mam nadzieję, że będzie koralowy, bo już nie chciałabym ciągle czerwonych pomadek. Ostatnio w ogóle rzadko chodzę w czerwieniach i mamy kolor faktycznie taki nawet nudziakowo koralowy. Nie jest to róż, nie jest to czerwień. O, mamy koral, rzeczywiście. Znowu wyjechałam sobie tutaj na górze, ale nieważne. Patrz, widzicie kolor. Koral, faktyczny koral, ale nie jest taki pomarańczowy, jak mam tutaj niektóre pomadki w mojej toaletce. I one są rzeczywiście takie pomarańczowe, to ten jest bardziej elegancki, przygaszony. Na pewno będzie pasował ciepłym typom urody oraz będzie dobry do opalenizny. Ładny kolor, podoba mi się taki elegancki koral. I zostały nam jeszcze trzy. 605 nazywa się Madame Beige. I to jest piękna nazwa. Ja kocham beżowe pomadki i się dobrze w nich czuję. Coś czuję, że to będzie to. Do tej pory widzicie, wszystkie były twarzowe. No i co? Wygląda ładnie? Mi się podoba. Ma ciepły odcień. Nie jest taka zimna trupia, jest właśnie bardziej ciepły. Jest to bardzo ciepły beż, taki rudawy, można powiedzieć. Ja będę go nosić ładnie. Kolejna pomadka, 606 Vintage Pink. Zobaczymy, czy to będzie właśnie taki brudny róż, czy nie. Widzicie, nie ma tu jakichś szokujących takich kolorów, takich dziwnych. To są naprawdę eleganckie, ładne kolory, takie można powiedzieć nawet na co dzień, czy na wieczór. O, to jest ten kolor, który mi się w sklepie podobał. I to jest taki kolor, jak go nazywam, że on jest dla każdego, do pracy, do każdego typu urody, na co dzień, do szkoły, no na wszystkie okazje. No bo wyjechałam tu troszeczkę, nie patrzcie na to, patrzcie na kolor. Kolor jest naprawdę, naprawdę ładny. Taki właśnie nudziak dzienny, jaki ja lubię. Ja najczęściej noszę właśnie takie przybrudzone róże. I ostatni już, usta mnie tak bolą. Jak się robi całą serię, to jest zabawa. I ostatni to jest 607, nazywa się Pink Nuance. I wygląda tak. To jest też jeden z tych kolorów, który mi się podobał w sklepie. Czyli widzicie, nie ma tu za bardzo brązów żadnych, ani fioletów. Bo to chyba w ogóle nie jest nowa seria z tego, co mi się wydaje. Tak. Chyba nic więcej, tak. Tak, dla tego koloru. Kochani moi, ja teraz uciekam, ale zrobimy sobie podsumowanie za jakiś czas. Zobaczymy, jak te pomadki się trzymają. Póki co wszystkie kolory mi się podobały. Jestem zachwycona tymi kolorami. Są to kolory absolutnie dla każdego. Przepiękne. Nie ma tu zwariowanych kolorów. Nie ma tu nic szalonego. Są to kolory bardzo eleganckie. Także ja teraz uciekam i wrócę do Was za jakiś czas i podsumujemy sobie, jak się trzymało, jak się zjadało, jak się nosiło. Aha, jeszcze zapomniałam powiedzieć Wam, jaki jest zapach, jaki jest smak. Co do smaku, to jest taki dosyć wazelinowy, mogę powiedzieć, taki plastelinowy. Niektóre pomadki mają taki smak. Co do zapachu, to również jest to taki, no nie ma jakiegoś specjalnego, nie wiem, waniliowego, czy jakiegoś przyjemnego, cukierkowego smaku. Jest to po prostu smak takiej typowej pomadki. Dobra, uciekam i widzimy się zaraz. Hej kochani, wracam po 3 godzinach, równo 3 godzinki od kiedy zaczęłam Wam nagrywać. Jestem po obiedzie, jestem po herbacie i szminka nadal trzyma mi się na ustach. I zauważyłam, że zjadła się troszeczkę w środku, ale nie zjadła się jakoś mocno. Ładnie się zjada, jeżeli szminka się może ładnie zjadać. Nie ma jakichś takich, wiecie, jak nieraz są takie równe linie i tak dalej, to jest okej. Jest dosyć trwała, naprawdę się trzyma. Natomiast co się dziwnego stało, to, że w trakcie noszenia zmieniła troszkę formułę, jest już bardziej kremowa, nie wiem dlaczego się tak stało, ale nie jest sucha, nie jest, właśnie nie wysusza ust. Stała się z tej bardziej matowej, taka bardziej kremowa, także ona ma wykończenie nie do końca takie właśnie matowe, to już ustaliliśmy na początku, że nie jest to taki pełny mat. Ale tak czy siak mi się podoba. Powiem Wam, że kolory są piękne, tak jak wspominałam wcześniej, są bardzo eleganckie i na pewno będę nosić wszystkie. Nie ma tu żadnego bubla kolorystycznego, jakiegoś takiego dziwnego koloru. Szminka jest po prostu piękna, elegancka. Na pewno minusem będzie cena. Pierwsza taka zaporowa sprawa to jest cena. Natomiast pamiętajmy o tym, że to jest kosmetyk polski, bardziej elegancki, luksusowy. Marki Dr. Irena Eris, wiadomo, że kremy są też droższe. No ogólnie te kosmetyki nie są tanie. Będzie to świetny pomysł na prezent dla mamy, dla cioci, ale też dla nas samych. A Wy same dobrze wiecie, kiedy polować na okazję. Chciałam Wam zwrócić uwagę na coś innego, bo wszystkie kupujemy markę Bourjois, kupujemy Revlon i tak dalej na promocjach. Natomiast tutaj warto spojrzeć na polską markę, która też może mieć jakiś ciekawy kosmetyk. Dajcie znać, czy w ogóle znacie tę markę, co z tej marki używacie, ponieważ jest to moje tak naprawdę pierwsze zetknięcie z tą marką, tak na dobrą sprawę i już zdecydowałam się na pełną linię pomadek i moim zdaniem jest to hit. Także tutaj minusem jest tak naprawdę cena. Ale my sobie potrafimy poradzić i na promocjach dostać te pomadki. Nie wiem jak w innych Rossmanach, ja akurat trafiłam, była pełna szafa, więc nie miałam z tym jakiegoś problemu, ale nie wiem jak to w
waszych rozmarach. Dajcie znać, czy znacie już te pomadki. Ja będę je na pewno nosić. No i dajcie kciuka do góry, jeżeli lubicie moje testy na żywo, jeżeli lubicie, jak testuję wam całe serię pomadek lub innych produktów. Piszcie, co mam przetestować w kolejnym filmie. I widzimy się już niedługo. Pa, pa! Loin de Paris, loin des